Zapraszam was bardzo serdecznie. Moim gościem w programie będzie Darek Janik, dziennikarz, muzyk, DJ, prezenter telewizyjny. 19 godzina. Zapraszam na Zibo Music Showroom. Zapraszam bardzo serdecznie na mój oficjalny kanał w serwisie YouTube Zibo Oficjalne. Tam wszelkie nowinki, co robimy, kogo zapraszamy, gdzie się tak naprawdę pojawiamy. Na wydarzeniach, relacjach, a czasami na fajnej kawie, gdziekolwiek, z fajnym gościem. Nieważne gdzie, ważne z kim. Zapraszam. Kiedy mijałaś znów mnie, tak popatrzyłaś, że aż musiałem odwrócić się. Nie miałem wpływu, że to połączy na zawsze nas, że właśnie zaczyna się ten piękny, magiczny czas. Mówili o tobie, że nie lubisz takich jak ja, że nie mam u ciebie szans i nikt ich nigdy nie ma. Lecz tamten słoneczny dzień, kiedy spotkałem znów ją, gdy w oczy spojrzała me, poczułem, że to jest to wszystko, czego dzisiaj chcę. Właśnie wydarzyło się, ona jedna jest na to. Mówię wszystkim, to jest to wszystko, czego dzisiaj chcę. Właśnie wydarzyło się, ona jedna jest na to. Mówię wszystkim, to jest to wszystko, czego dzisiaj chcę. Właśnie wydarzyło się, ona jedna jest na to. Mówię wszystkim, to jest to wszystko, czego dzisiaj chcę. Właśnie wydarzyło się, ona jedna jest na to. Mówię wszystkim, to jest to. Że ciebie przy sobie mam, nie trzeba mówić mi nic, to bardzo dobrze wiem sam. To dla mnie kolejny raz, że wszystko co dzieje się, to nie przypadek, o nie, bo przecież poznałem cię. Mówili o tobie, że nie lubisz takich jak ja, że nie mam u ciebie szans i nikt ich nigdy nie ma. Lecz tamten słoneczny dzień, kiedy spotkałem znów ją, gdy w oczy spojrzała me, poczułem, że to jest to wszystko, czego dzisiaj chcę. Właśnie wydarzyło się, ona jedna jest na to. Mówię wszystkim, to jest to wszystko, czego dzisiaj chcę. Właśnie wydarzyło się, ona jedna jest na to. Mówię wszystkim, to jest to wszystko, czego dzisiaj chcę. Właśnie wydarzyło się, ona jedna jest na to. Mówię wszystkim, to jest to wszystko, czego dzisiaj chcę. Właśnie wydarzyło się, ona jedna jest na to. Mówię wszystkim, to jest to. Bardzo serdecznie po przerwie świątecznej. Mam nadzieję, że wróciliście wypoczęci do pracy. Ja też wróciłem tutaj na tą kanapę po premierowym odcinku, który okazał się sukcesem. Dało mi to wiele motywacji i refleksji na budowanie kolejnych jakby odcinków z gwiazdami, artystami, na co was oczywiście serdecznie zapraszam z tego miejsca. Oglądajcie nas, Zibo Music Showroom, to program specjalnie dla was, format muzyczny, który zaprasza artystów, aktorów, malarzy,
uprawiamy tutaj artyzm. Artyzm przez duże A. Jest nas coraz więcej. Jednoczymy się w fajne projekty, które wam niedługo będę przedstawiał co tygodniowo moje myśli o godzinie 19. Raz w tygodniu biorę wszystko to, co zbierałem z całego tygodnia. Gości, praca, projekty, relacje. To wszystko raz w tygodniu wam przekażę w całym jednym odcinku. Przyszła tutaj dla mnie, na 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 na. Uśmiechała się tak ładnie, na 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 na. Poruszała się powabnie, na 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 na. Tak dokładnie tylko dla mnie, na 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 na. Ona przyszła tutaj dla mnie. Sobotni las, zapolować wtedy przyszedł, hehe, tu każdy z nas. Dopisała nam frekwencja przebiegnych pań, do wyboru, do koloru, tak, tak jak w karcie tań. Nagle taka sytuacja, uwierzcie, że jakie tory, taka stacja, hehe, przyparło mnie. Poruszała swoim ciałem, jak mało kto. W głowie miałem tylko jedno, no, 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 właśnie to. Ona przyszła tutaj dla mnie, na, 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 na. Uśmiechała się tak ładnie, na 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 na. Poruszała się powabnie, na 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 na. Tak dokładnie tylko dla mnie, na 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 na. Ona przyszła tutaj dla mnie, na 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 na. Uśmiechała się tak ładnie, na 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 na. Poruszała się powabnie, na 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 na. Tak dokładnie tylko dla mnie, na 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 na. Ona przyszła tutaj dla mnie. Czas utonęła w mych ramionach, tak, tak byłem bez szans. Zapomniałem, po co jestem, jaki mam plan. Bo oddałem swoje serce, tak, tak tej jednej znam. Było miło i przyjemnie, dopóki tam. Na środku pełnej sali, hehe, zostałem sam. Ulotniła się z kimś innym, sam nie wiem gdzie. Dałem zrobić się banalnie, tak, tak, myśląc, że ona przyszła tutaj dla mnie, na 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 na. Uśmiechała się tak ładnie, na 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 na. Poruszała się powabnie, na 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 na. Tak dokładnie tylko dla mnie, na 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 na. Ona przyszła tutaj dla mnie, na 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 na. Uśmiechała się tak ładnie, na 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 na. Poruszała się powabnie, na 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 na. Tak dokładnie tylko dla mnie, na 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 na. Ona przyszła tutaj dla mnie. Przyszła tutaj dla mnie, na 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 na. Uśmiechała się tak ładnie, na 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 na. Poruszała się powabnie, na 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 na. Tak dokładnie tylko dla mnie, na 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 na. Ona przyszła tutaj dla mnie, na 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 na. Uśmiechała się tak ładnie, na 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 na. Poruszała się powabnie, na 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 na. Tak dokładnie tylko dla mnie, na 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 na. Ona przyszła tutaj dla mnie. Żeśmy poznali tak naprawdę. U Maćka się w Kamej Rekord żeśmy się poznali, jak on się przeprowadził. Już taki stary już jestem. Ja tam nie patrzę na to, stary. Nie, słuchaj, to jest trochę już lat, może się co któryś. Czwarty, trzeci, to co?
Poznaliśmy się. Siódmy? 2007 rok. Później wydałem płytę New Disco Replay, wyjdzie mi kamer, jakby wrzucił one te wszystkie rzeczy i jakby zrobił teledysk. To było zanim pracowałem w Radio Planeta. I byłeś miły, załatwiłeś mi kilka koncertów i dlatego żeśmy... Że tak... byłem miły, tutaj jestem, dziękuję ci bardzo, dobra, okej. Okay. Nie, oczywiście żartuję. Bo trzeba być miłym, żeby u ciebie być, jasne. To nie, a tak, ja jestem miły. Żart jest, oczywiście rozmawiałem do Krzysiana, tak że nie dobra, lecimy do Światła nocy tańczyć chcą. Zamykam oczy, by doczekać blasku dnia. Moim gościem w programie jest dzisiaj dziennikarz muzyczny i nie tylko. Jest to postać znana wszystkim na pewno artystom, bo prowadzi też programy telewizyjne. A przede wszystkim DJ. DJ takiego utworu... Ja go pamiętam. Destiny to było? Destiny. Stare czasy. Tak, ale tak, poczekaj. Projekt Groove Buster. Stary Kenia. Moim gościem w programie bardzo serdecznie się witam. Cześć. Jest mi miło, że w ogóle przyjąłeś moje zaproszenie. Dzień dobry. Jestem miło. To sama dobro się ciebie zbierze. Tak, oczywiście. Dobro się manuje, co zasiejemy, to zbierzemy. Darek, co tam w ogóle u ciebie słychać? Ja cię nie widziałem. Tyle czasu. Jezus. Mam teraz skrócić się. No, w dwóch minutach. Na jeszcze raz, dwie minuty. Tak. Ojejku, słuchaj, mnóstwo, bo się miło. Dlatego, że cały czas przez te wszystkie lata jestem w stacji prawie, że się o tej kwestii nie zmieniło. Oczywiście po drodze telewizja i muzyka, to niewątpliwie dwa lata Plus oczywiście... To troszeczkę tamtej anteny zjadłeś. No tak, bo powtórki były dwukrotnie w tygodniu, więc jakby, powiedzmy, że razy trzy, później było już trochę mniej tego. Do tego jejku, nauka, szkoła, szkole dziennikarzy, dalej kocham muzykę, co nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile jest dzisiaj młodych, przyszłych dziennikarzy. I to w szerokim pojęciu, bo to może być komentator sportowy, to może być prezenter telewizyjny, to może być scenarzysta filmowy. A może byśmy kogoś takiego znaleźli? Ja mam takie perełki wśród swoich uczniów, których uczę, gdzie naprawdę wróżę wielki, mają wielki zapał, a wierzę dzisiaj bez zapału, bez pasji, w życiu, bez wiedzy, która pomoże, tego nie zrobisz. Nawet gdybym, nie wiem, żeby był swoim ojcem szef telewizji, przykładowo, to i tak jeśli nie poznasz tych tajników, to bym sobie nie zrobić tego dobrze. Dlatego telewizja, nauka, radio, generalnie nic się nie zmieniło 20 parę lat. Uczyłem sobie, słuchaj, w tym roku, to będzie chyba 25 lat, jak w tym wszystkim sobie siedzę. Odpoczywam, bo jest pandemia, więc odpoczywam po programu, bo nie mogłem tego zrobić. Wracam za chwilę całkiem... 25 lat. To ja mam 20, skończyłem, to robimy 20-lecie, 25-lecie z pewnymi partnerami, z pewnymi telewizjami. Ja już mogę to teraz z tego miejsca głosić. Robić ze mną urodziny? Nie ma problemu. No to robimy urodziny, ja je zrobię, wyprawię ci urodziny, tu kupisz to. Przywożę. Dobra, bardzo fajnie, to jest coś wysoko, raz, poczuj smak tej wolności.
światła noce tańczyć chcą. Zamykam oczy, by doczekać blasku dnia. Chcę zaznać chwili, która da mi wszystko to. Unoszę się wysoko. W promieniach słońca lecę tak jak wolny tak. Ogrzewam się i czuję znów wolności smak. Za sobą pozostawiam teraz wszystko to. Unoszę się wysoko. Tak, właśnie tak. Ona wszystko to. Unosić się wysoko. Raz, poczuj smak tej wolności, co unosi mnie wysoko. Tak, właśnie tak. Ona wszystko to. Unosić się wysoko. Raz, poczuj smak tej wolności, co unosi mnie wysoko. Odlecieć chcę, zostawiam z dala wszystko to. Unoszę się wysoko. Wszystko to unosić się wysoko. Raz, poczuj smak tej wolności, co unosi mnie wysoko. Tak, właśnie tak. Ona wszystko to unosić się wysoko. Raz, poczuj smak tej wolności, co unosi mnie wysoko. Wszystko to. Tak, unosić się wysoko. To utwór specjalnie dla was. Nowy artysta Carlos Santiago. Formacja Dil Zibo. Cieszę się, że wam się podoba. Moim gościem w programie jest dzisiaj dziennikarz muzyczny i nie tylko. Jest to postać znana wszystkim na pewno artystom, bo prowadzi też programy telewizyjne. A przede wszystkim DJ. DJ takiego utworu, jak ja go pamiętam, Destiny to było? Destiny, spokojnie. Jeden umie gadać, drugi umie się prezentować lepiej, trzeci lubi zarąbistą muzykę. Jest kilka talentów w Polsce, jakbyś nie wiedział, a pewnie wiesz na 100%, który odpowiada, słuchajcie, jest jeden z dwóch ludzi w Polsce w tej chwili,
który nie będę tutaj absolutnie, nie chcę robić razem reklamy. Ale możesz, w moim programie możesz. Ale to nie trzeba, nawet nie o to chodzi, bo może sobie tego nie życzyć. Jest to gość, który odpowiada za wiele sukcesów dzisiaj w Polsce, wiele dzisiaj, nawet o tym nie wiecie, o tym nie wiesz. To jest jeden gość, do którego potajemnie, do pewnego miasta, do pewnego studia przyjeżdża mnóstwo gwiazd. Tylko potajemnie, bo nie jest zainkognito. I to są bardzo duże znowu sukcesy. Wychodzą wszystkie hity z nowego rejonu. Gwiazdy kiedyś to powiedziała jedna z gwiazd w programie, tylko dlatego się zorientowałem, co to jest. Kiedy powiedział, że była właśnie podajemy w tym studiu, bo kiedy taki hit wyprodukowany przez. No i z uwagi na to, że się zorientowałem bardzo szybko, co to jest, to też to wiem, ale nie chcę tego mówić, bo może sobie po prostu tego nie mówić. Ale generalnie wracam do tematu. Mnóstwo jest talentów. Każdy ma swój talent mnóstwo. Jeden tańczy, drugi śpiewa, drugi dobrze gada, a trzeci jest to drugi, czwarty. Decyduje, a czwarty tylko i wyłącznie lubi radio i nie lubi popularności, lubi światła, nie lubi nagrywania, bo się tym stresuje. Ja generalnie przez 25 chyba lat chyba przeżyłem wiele stacji radiowych, to dużych stacji, w których pracowałem z telewizją, to wszystko co mnie otoczyło i wiele się nauczyłem. Dzięki temu dzisiaj ja łowię talenty, nie wiem, nie wiem, młodzież przyszłych. Między innymi mówię, bo jakby to się spodobało w programie, czy też rysik przed nami. To będzie mnie tak cały czas opuść na prawa. Krótko mówiąc, rozwijasz się, nie zamykasz się na nowe możliwości i idziesz do przodu. Sprawia mi przyjemność, jak coś robię fajnego. To ja tu jestem. Tomasz Dibo, moim gościem w programie jest... Właśnie tak, ponad wszystko to. Tak, unosić się wysoko. To utwór specjalnie dla was. Nowy artysta, Carlos Santiago. Zamienić się rolami z Pawem. To on mnie przepytywał, a teraz ja spociągnę z tego, ze świata muzyki, show biznesu i tego, czy łatwo jest. Naprawdę. A ja was zapraszam z tego miejsca bardzo serdecznie. I z Ivo. Jest jeden księżyc, jeden blask, a nas jest dwoje. Szkoda tylko, że znów nie ma przy mnie cię. Ja przed ciemnym światem zawsze cię uchronię. Wróć tu dzisiaj do mnie, kocham cię. Więc proszę ciebie, wróć tu dzisiaj do mnie. Więc proszę ciebie, nie zostawiaj mnie. Więc proszę ciebie, wróć tu dzisiaj do mnie, kocham cię. Więc proszę ciebie, wróć tu dzisiaj do mnie. Więc proszę ciebie, nie zostawiaj mnie. Więc proszę ciebie, wróć tu dzisiaj do mnie. Jedno niebo, jeden świat, a dwa serca biją zawsze mocno razem rytmem swym. Każdy czyn i
jesteście już. A no, ja witam was bardzo serdecznie ponownie w programie Darek Janik. W programie, jaki to program był? Jaki? Mój czy twój? No, w jakim my programie jesteśmy? W Rumie jesteśmy, show. Tak, robimy Rumie. Show. Zibo. Show a jesteśmy w bajce pod tytułem Plastusiowy Pamiętnik w Małkim Gaju. W Akademii Pana Kleksa. Zapraszam was bardzo serdecznie. Mamy takie małe ogłoszenie parafialne, bo mamy bardzo zaprzyjaźnionego partnera, który został oficjalnym partnerem programu Zibo Music Showroom. I mamy takie bardzo fajne pokrowce na tablety dla was. Jeden ma Darek, drugi mam ja, ale to za chwilę powiem, co trzeba zrobić, żeby takie pokrowce dostać od firmy Change. A nas jest dwoje. Szkoda tylko, że nic nie ma w sumie. Teraz robimy Zibo Music Showroom. Zapraszam was bardzo serdecznie. Zapraszam na krótką przerwę muzyczną i widzimy się. Sakwy na tablet. Jesteśmy po krótkiej przerwie muzycznej. Darek Janik, dziennikarz muzyczny, prezenter telewizyjny i jeszcze wiele, wiele innych fajnych dziedzin, przede wszystkim z muzyką związaną jako DJ. Ja ci bardzo, Darku, z tego miejsca dziękuję serdecznie w imieniu swoim i telewizów i w ogóle wszystkich, którzy nas oglądają, że przyszedłeś do programu, że mogliśmy też się porozmawiać, znowu się spotkać po latach. Bardzo dziękuję. A ja dziękuję za zaproszenie. Fajnie się gadało, na luzie się rozmawiało, trochę się pobrało. Trochę się nie zrobiło, ale jeszcze tego się wymaga. Wszystkich pozdrawiam. Odwiedzajcie mnie na Instagram, o jakieś Facebooka można sobie zrobić. Tak, wiesz, klikamy table to idę jakby rozgrzane. Zapraszam też na oficjalny kanał w serwisie YouTube Zibo oficjalny. Tam wszystko będzie, wszystkie odcinki, wszystkie teledyski, nowości. Tam wszystko się skupia, ponieważ Google i serwis YouTube jest oficjalnym partnerem Zibo. Działamy, pozdrawiam serdecznie Zibo Music Showroom. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia!
daj mi trochę siebie. To wszystko jest dla ciebie, to o czym tylko marzysz, za chwilę się wydarzy. Więc daj mi trochę siebie. To wszystko jest dla ciebie, to o czym tylko marzysz, za chwilę się wydarzy. Wydarzy zaraz się. Mówisz tak, już teraz dobrze wiem, czego ci brak. Więc daj mi trochę siebie, to wszystko jest dla ciebie. To o czym tylko marzysz, za chwilę się wydarzy. Więc daj mi trochę siebie, to wszystko jest dla ciebie. To o czym tylko marzysz, za chwilę się wydarzy. Wydarzy zaraz się, wydarzy się. Cieszę się, że program, który wyemitowałem w poprzednim tygodniu, przypadł wam do gustu. Nie spodziewałem się takiej lawiny maili z waszej strony. Żebyście pisali na zibomaopaonet.eu i dalej jakby podsuwali pomysły, co byście chcieli zobaczyć, kogo byście chcieli zobaczyć, gdzie się udać z moją ekipą, żeby więcej pokazać w tym programie. Bardzo się cieszę, dodało mi to skrzydeł. Oglądajcie nas. Zapraszam bardzo serdecznie na mój oficjalny kanał w serwisie YouTube Zibo Oficjalny. Tam wszelkie nowinki, co robimy, kogo zapraszamy, gdzie się tak naprawdę pojawiamy. Na wydarzeniach, relacjach, a czasami na fajnej kawie, gdziekolwiek, z fajnym gościem. Nieważne gdzie, ważne z kim. Zapraszam.